Słuchajcie, kochani, jesteśmy po obiadku, najedzeni. Ja. Witamy was cieplutko. Śpiący, no tak, niestety, taką mamy troszkę pogodę wiślęczą. Najedliśmy się mocno, ale obiecaliśmy wam, że dzisiaj ciężko pracujemy i tą obietnicę chcemy dokonać. Chcemy się z niej wywiązać. Dla nas, powiedzmy, słowo jest droższe od pieniędzy, dlatego często się napinamy, denerwujemy. Ja się instaluję na statywie, kochani, dlatego że będzie mało zasad w tej części. Będziemy, Guciu jest gotowa, przygotowaliśmy godzinkę. Kochani, szykujemy się do maratonu, czyli rozpoczęliśmy od Engu przesyłki. I teraz uważajcie, co wam powiem. 15 paczek mamy do otworzenia i wiemy, że idą kolejne. Z czego się ten maraton urodził? Ano z tego, kochani, że większość z was w tych swoich przesyłkach ma jakieś życzenia dla Gutka, bo zbliża się wielki czas, nasz Gutek będzie 8 lat kończył, znaczy zaczynał. Będzie stary chłop już, ale jeszcze rogrzakiem będzie, także jeszcze będzie, słuchajcie, ładne bramki wrzucał, bo w Rzakach mamy takich bramkarzy, wiecie, że okienka, aż się proszą, żeby wrzucać. To będzie jeszcze łatwiej, bo... No teraz będzie łatwiej, bo mu starszy rocznik odejdzie, także teraz Gutek będzie, myślę, rządził tam jeszcze bardziej od września. No ale zobaczymy, nie, kochani. Jedno jest pewne, wracamy do przesyłek, mamy Engu. Otworzyliśmy pierwszą przesyłkę od Engu, czekaliśmy, przyszła druga przesyłka od Engu. I teraz, słuchajcie, nie przedłużając, jak najbardziej, tato ustawia Zoom, startujemy do pracy, kochani. Także czekaj, Guteczku, najpierw czytajmy, bo Engu pisze, co tam, w jakiej kolejności na otwierasz. Koniec. O, i to na koniec zostawiamy tym razem na koniec. Engu, przepraszamy, że w tamtym odcinku nam się to nie udało. Słuchajcie, w ogóle pewnie te filmy będziecie oglądać już jutro, tak mam wrażenie, bo no dwie godziny buforuje się jeden film, kochani. Tu pisze tak, pozdrawiam Gutka, tatę Nadię Kudłatego. Ta paczka jest jakby... druga jakby co, dobra, ta jest druga jakby co. Tu jest... mieszanki, naklejek, piszcie mi na fejsie, to się dogadamy. No pewnie, Engu, że się dogadamy. Słuchajcie, rozpoczynamy, Guteczku, tu, to jest drugie, to jest drugie, a to jest na koniec. I w takiej kolejności, proszę cię, otwierajmy. Ja będę szykował, słuchajcie, kolejną paczkę do otworzenia. Także pięknie wam dziękujemy. Słuchajcie, liczymy na to, że po otwarciu tych przesyłek nie zrobicie na mnie ciśnienia, żebym ja nagle musiał wszystkim wam powysyłać, bo tak się po prostu nie da. Przesyłeczka po przesyłeczce, przesyłeczka po przesyłeczce. Dzisiaj jestem z siebie dumny, bo zrobiłem dwie przesyłki, rozdzieliłem naklejki, Guciu będzie bawił się tymi naklejkami. Słuchajcie, właśnie chciałbym, żebyś je teraz zaprezentował, bo od Engu przyszły naklejki. Zobaczcie, kochani, lecimy z naklejkami. Ja jeszcze nie rozpoznaję tych edycji, tak jak i Gutek. Widzę znak Champions League. Ja rozpoznaję, Champions League 13. To jest, słuchajcie, 13-14. Ktoś tam z was pisał, że będziemy mieć album z tej edycji, strasznie się cieszymy. Bo mamy troszkę tych naklejek z tej edycji. Lecimy, Guteczku. Czekaj chwileczkę, ja zrobię większe zbliżenie i lecimy. Tu ktoś ze stieły się... Nie, co to była? Stieła? Nie. Co to była? Już nie wiem. Wiktoria Plzeň. Wiktoria Plzeň, czyli to nie może być 13-14, bo Wiktoria Plzeň, czyli klub ze Słowacji, tak? To jest, kochani, 13-14? To może z eliminacji, czy co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra, jedziemy, kochani, może dalej. Może to tak jak ze stiełą Bukarest. Może, albo dokładnie, jakoś z eliminacji być może, no. Gonimy, kochani. Mamy kolejne naklejeczki. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, no pięknie, pięknie. Frank Lampard. Mhm. Ja czasami oddech muszę pobrać, kochani, bo moje gardełko może nam dzisiaj zaszwankować przy tych wszystkich filmach, które chcemy puścić i nagrać. Marcelo. Zapraszam na konkurs, pamiętajcie o tym. O, Leverkusen. Piękny Leverkusen godło. Napoli. Muszę troszkę od kamery uciekać, bo będę prześliczny. No śliczne, słuchajcie. Coraz bardziej się fascynujemy tymi naklejkami. Prędzej nie chcieliśmy na nie zwracać uwagi. Klasa 13-14, mamy album. No ślicznie, no to Gutek, przed tobą dzisiaj masa roboty. Ale dzisiaj, kochani, tak naprawdę jesteśmy Widzę. Dla was. Otwieramy te paki. Otwieramy te dzisiaj paki. Dzisiaj nie ma zadań, tylko dzisiaj otwieramy paki. Dzisiaj otwieramy paki, słuchajcie. Jak za starych czasów. No to ale, ja wiem, maszyna. Słuchajcie, tak, ja przygotuję. A to ogólnie jest? Ja 12-13. Ja przygotuję w tym momencie, Guteczku, ten nasz na koniec. Piękny. Uwaga, ten nasz na koniec szykujemy. O, to ale piękne. Pokaż. Śliczne. No nie o to mi chodzi, o to mi chodzi. Ach, tu porto jakie śliczne, o ludzie, czy wy to widzicie? Jakie piękne, naprawdę. Słuchajcie, no dzieło tata, sztuki, maleńkie dzieło sztuki. Tato, dwie piękne ja rzeczy przygotuję będą. Tutaj kolejną do otwarcia. Kiedy teraz. Uwaga. Jestem blisko, jestem, uwaga. Teraz jeszcze dwie. No, Modric chyba widzę. Bo ja patrzę w kamerkę, kochani, spróbuję ten zoom zrobić, żebyście wy... Obraniak jeszcze, słuchajcie, w reprezentacji Polski, to chyba Euro 12, co? No. Euro, tak. Słuchajcie, no lecimy z przesyłeczką. Euro, mamy album, ale nie naklejki. No, ale rzekomo już i album do nas idzie, kochani.
Słuchajcie, w międzyczasie Guciu otwiera jeszcze kącie Engu przesyłkę. Brazylii. Proszę pokazać, dawaj szybciutko. Dochodzi. No ślicznie. Dochodzi. Ślicznie. Dochodzi. Ten chyba nie dochodzi. A nie, myślałem, że dochodzi. Dochodzi. Dochodzi jednak, bo tam dochodzi. Łoki szczęście. Neymar. Jemu łatwo do Neymarka dostałeś Brazyliankę. No ślicznie. I stadion. Ślicznie. Jedziemy? Dragon. Jedziemy dalej. O, to i kudłacz coś dostanie. Dawać. To będzie dla Szymka. Jest, no gliwy mu nie oddamy, słuchajcie, absolutnie. Forstera zostawiamy u siebie. Jest, słuchajcie, Chamberlain, jest Insigne na Rizingu. Jest Sanchez. Mieliśmy go ani trochę, a mamy już powtórkę. Cieszymy się i strasznie. Słuchajcie, na to chorują u nas na treningu. Bardzo deficytowa karta. Słuchajcie, to jest ta przesyłka Engu na koniec. Tą przesyłeczką będziemy się z tobą żegnać. Bardzo ci dziękujemy, kochany przyjacielu. Jak tam z czasem? Ja mam tylko prośbę, naprawdę. Nikogo z was nie chcę faworyzować, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Wybaczcie nam, bo będziecie dużo pisać, ja będę rzadko odpisywał. Słuchajcie, no piękny match attack na koniec, ojej. No to jest ja, match attack. Powiem wam szczerze, jakoś kiedyś nie zwracałem czerwony. Uwagi na te karty z match attack. Match attack czerwony, bo my mamy też match attack. My te match attacki pogrupujemy. Bartuś, mamy od razu zielony, do ciebie czerwony, prośba, bo wiemy, że ty to robisz. Tak. Natomiast, ach, jeszcze jedna rzecz, zobacz, synuś, piękna brazuka, kochani. Od Mateusza z Bolesławca, pamiętacie, otwieraliśmy przesyłkę. O mały włos, abyśmy taką naklejkę przeoczyli. Proszę ją zademonstrować. Piękna piłka, brazuka z Brazylii. Zobaczcie. Widzicie? Także kolanka zgięte, to jest, przepraszam, że w Engu przesyłkę się wcisnęłem, ale zapomnieliśmy o tym, kochani. Także to jest jakby kontynuacja od Mateusza, tak. No piękne. Adrian Brolin, Jack Rodwell. Słuchajcie, to są wszystko piękne. Będę mówił te znane. To są wszystkie, słuchajcie. Walcott, Luis Suarez, David Silva, nie znam. Słuchajcie, Luis Suarez, ja nie wiem, poszedł na Króla Strzelców, czy nie? No tak, jesteśmy zapracowani, że naprawdę nie znam żadnych szczegółów. Czasami bym chciał wam uciec na jeden... Czasami chciałbym wam uciec, zobaczcie Mastero Ronalducha. O Jezu, no to jest słuchajcie, malina. Słuchajcie, tak, my będziemy się szykować do następnej. Engu, jeszcze raz ci, kochany przyjacielu, pięknie dziękujemy. Do was, kochani, prosimy tylko po tych filmikach o wyrozumiałość. Zobacz, Engu, te twoje przesyłeczki trafiają do poczekalni. Te karteczki to może nie, to Guciu tam do śmietnika na do koniec. Śmietnika. No powiedzmy, że tam jest śmietnik. Natomiast ty, Engu, trafiasz tutaj do takiego miejsca, do takiej poczekalni i będziesz tu czekał na swoją, kochany, kolejkę. Myślę, że nas po prostu rozumiecie, że jesteśmy ludźmi i pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. A my, jak obiecaliśmy, maraton to maraton. Wchodzimy z kolejną przesyłką. Także Engu, jeszcze raz wielkie buziaki. Wchodzimy z przesyłką od Radka B. Z Międzychoda, z Wielkopolski. Międzychód zawsze przejeżdżamy jak jeździmy nad morze. Uwaga. Było otwarte, żebyś widział. I teraz będziesz sam patrzył, czy tam wszystko było, czy nie. Jest tego sporo, także Guteczek rozpocznie. Ja mu może pomogę troszkę, kochani. Liścik. Ja mu pomogę troszkę otwierać, albo przeczytam liścik, dobra? Zaczynamy tak. Siema, przesyłam wam moje karty powtórkowe. Mój nick na YouTubie to Radek Kolekcjoner. Pozdrawiamy, zapraszamy na Radka kanał. Dogadujmy się na PW, na YouTube albo na Facebook. Pozdrawiam, tato i Gutka. Siema, trzymaj się, dziękujemy ci ślicznie, kochany przyjacielu. Byłeś bardzo ciekawy, czy nic się twoim kartom nie stało. Takie świetnie zabezpieczyłeś, że pomimo otwarcia koperty, myślę, że tutaj nic brakować nie będzie. Uczciwość ponad wszystko, dawaj. Kochani. Ja wierzę, że i wy w ten sposób podchodzicie wszyscy do kolekcjonowania. Szanujcie się nawzajem, bo to nieczęsto są ciężko zarobione pieniądze. Jest to drogie hobby, no nie ma co ukrywać, kochani. Hobby. No hobby. My jesteśmy amatorską telewizją. Słuchajcie, w międzyczasie Guciu będzie sobie jakby wyciągał te karty tutaj. Słuchajcie, ja mam taką prośbę. Euro nakleję. No widzisz, nawet nie ogarniamy. Nawet nie mieliśmy się okazji jeszcze nim za bardzo pocieszyć, kochani. Mamy album naklejek, ale jeszcze naprawdę mamy mało czasu, żeby się tym wszystkim naprawdę nacieszyć. Któregoś dnia wam znikniemy na dzień, dwa. Nie obraźcie się wtedy. Nic nam się nie będzie działo, my po prostu będziemy chcieli nacieszyć się tym wszystkim, co mamy od was. Powklejać sobie te naklejki. Nawet nie wiecie, ile radości mi dało uzupełnianie albumu tego 11 czy 12. No, dużo takich rzeczy prostych, które mamy. Słuchajcie, rozpoczynamy przesyłeczkę i zaczyna się match attack. Słuchajcie, dużo tego match attack, ale to naprawdę ładne karty.
Stekę. Radeczku, już patrzę, czy zbliżenie jest dobre. Zbliżenie jest dobre. Zbliżenie jest dobre, mamy Snyderka, potem to pogrupujemy, policzymy. Ja w międzyczasie Guciu wam będzie pokazywał karty, a ja jeszcze jedną rzecz powiem. Bardzo ważne. Chcieliśmy, Kamilko, podziękować tobie i wszystkim z was, którzy przyczyniliście się jakby do naszego takiego rozwoju troszeczkę. Chodzi generalnie o to, że no, nasza kolekcja, forma w jakiej my ją robimy, jest bardzo, no, potrzebuje nakładów finansowych i teraz generalnie myśmy się zwrócili z prośbą, że część naszych nadwyżek chcielibyśmy odsprzedać i tak dalej. Prośba została super przez was przyjęta. Chcieliśmy podziękować Kamilce. Kamilka od nas kupiła taki pakiet kart. Pokażę potem, dobrze? Natomiast teraz Gutek cały czas wykłada wspaniałe karty. Przepiękny stan, słuchajcie, co jest bardzo istotne w przypadku bazówek, zwłaszcza tych starszych, bo często one przez tyle rąk przechodziły, że, no, że no, rogi trzeba by na półokrągło po prostu pociąć. Nie? Ja natomiast pomogę tylko Guciowi, słuchajcie. Mi idzie. Idzie Gutkowi? Idzie. Ale pomogę mu troszeczkę, kochani, bo jak maraton to maraton. Otwieramy 15 przesyłek, słuchajcie. Nieprawdopodobna historia. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle Gutek z emocji zaśnie. 15 przesyłek to... Słuchajcie, to kiedyś była cyfra, którą w miesiąc czasu robiliśmy i wtedy naprawdę to działało tak, że... nie teraz tą przesyłkę otworzyłem. Czemu? A, piękne limitki wchodzą, mamy Ozilka, ślicznie. No jest, dobrze, dobrze, fajnie go widać. Zobaczcie, jest Isko. Z Realu jest Buffon, słuchajcie, na limicie, Błaszczyk na limicie. Słuchajcie, Podolski i Van Persie na limicie. Natomiast ja pokazywałem we wcześniejszych filmach dzisiaj te limitki. Zapraszamy tych z was, którzy nie mają jeszcze takich kart. To są na razie powtórki. Tak, ja ci tylko tu szykuję, syneczku, do otwierania kolejne saszetki. Jak maraton, to maraton. Słuchajcie, wchodzi no niesamowity miks piłkarski. Także jest i Euro, jest 13-14. Jest, to słuchajcie... Ronaldo. Jest 13, 14. Czekajcie, to... A dwie na raz otworzyłem. Widziałem, że na stronie rzucacie wyniki. Nie mamy nawet jak tego teraz śledzić. No, jak zawsze pisaliśmy, że online... Że online o 18. O 18 w sobotę, rzekomo wszyscy o tej samej godzinie. Słuchajcie, jak wam pisałem rzekomo, że online nas będzie utrudniony, to wierzcie mi, że teraz go w ogóle nie będzie, jak ten maraton zrobimy. I potem będę próbował z tym dojść do siebie, ale on jest przede wszystkim tym, ja się nacieszę tymi kartami, słuchajcie mnie, kochani, ja się nacieszę, tam otworzyłem. Piękną limitę widzę, ja się nacieszę, no nie, zwariuję dzisiaj, nie, to... dwie coś takie ciekawostki, tyle dobra naraz, to, słuchajcie, gdzie jest moja koperta, gdzie jest moja koperta od Radka? Synciu, tu dałem liścik, gdzie dałem kopertę? Balotelli, nauteka. Czekaj, no ten Balotelli jest śliczny i chyba go brak. No nie, no słuchaj, tatuś, zobacz! Jakie... Ojeju, patrzcie na to. Odwróć. Patrzcie na to, 2013. Nie wiem, czekajcie, o Jezu, to jest fantopa jakaś taka niespodzianka. Nie daję za blisko, bo zoom przybliży, nie będziemy widzieć to... nic. Ja przypominam, że od Radka B z Międzychodu, przepraszam, z Wielkopolski. Pozdrawiamy Wielkopolskę, Lecha i całą okolicę. I to jest przesyłka, słuchajcie, ciągle od naszego Radzia. Radzio, taką bombę włożyłeś do koperty, że nie wytrzymała, no i pękła. Oglądaj te swoje karty, patrz, czy nic nam nie brakuje, czy wszystko przyszło tak, jak miało przyjść. Ja w tym momencie, słuchaj, tutaj Radziu, te saszetki wykorzystam przy powrotnej paczce dla ciebie, jeżeli będzie. Jeszcze tu masz niespodziankę jakąś ładną. I mam tutaj liścik. Te historie odłożę od razu tam. Z czasem zobaczysz? Już patrzymy na czas. Dobrze, że pytasz, Gutku. Słuchajcie, 14 minuta. Czyli mimo takiej szybkości, jaką staramy się zachować, i tak w tych 15 minutach się mieścimy. Także Engu, Radziu, popatrzcie, ten film dedykujemy dla was i bardzo wam dziękujemy. Naprawdę super, świetnie, że jesteście. Ja balo dajemy na górę. Balo niech będzie z nami. Odezwiemy się, Radeczku, i
I co? I tylko powiem jeszcze jedną rzecz, skąd ten maraton. No tak jak powiedziałem na początku, Gutek ma urodziny. Prosiliście, że są tam niespodzianki dla Gutka, że chcecie, nie chcecie czekać, żeby to się przesunęło poza urodzinami. A ja wam potem szczegóły powiem, kiedy u nas będzie przyjęcie, zrobimy z tego fajną imprezkę. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zrobimy specjalny odcinek na 500 subów. No 500 subów to już jest, kochani, wydarzenie, Guteczku. Widziałem, że 3 brakowało do 500, także możemy tu gadu gadu, a na dole ktoś ciach, ciach, ciach. I mamy 500 subów, kochani. No nieprawdopodobna sytuacja. Nawet nie wyobrażałem sobie, nagrywając kiedyś film dla Dawida z informacją, że karty nie do końca były fajne. A tak dzisiaj widzisz, Dawidku, dziękujemy tobie. I my, i ty. Słuchajcie, zakręca do nas jakiś samochód, widzę. Także no, tak czy inaczej czas minął. Przyjechał chyba wujek, słuchajcie, trzeba murować, ale wy macie 2 filmy, zanim to się powuforuje. Maraton trwa. Otwieramy 15 paczek. Guciu, pozdrawiamy. Hej. Dziękujemy bardzo Radziowi i dziękujemy bardzo Engu. Powodzenia.